Pani Marszałek, Wysoka Izbo. NIK krytycznie ocenił realizację programu na rzecz aktywizacji społecznej seniorów. Większość projektów, bo aż 60%, to projekty bierne i nie przyniosły żadnych trwałych efektów, nie poprawiły poziomu jakości życia seniorów. Zakładane cele programu nie zostały zrealizowane. Wasza polityka senioralna jest nieefektywna. Wobec szalejącej drożyzny, inflacji wzrasta płaca minimalna, wzrastają koszty usług opiekuńczych. Ile kosztuje teraz jedna usługa opiekuńcza? O ile mniej usług senior mógł kupić teraz, a ile mógł kupić w 2015 roku? Bo o ile mniej bochenków, to wiemy, o 300. Seniorom brakuje na wszystko, więc rezygnują z usług opiekuńczych, z usług pomocowych. Brak jest właściwych działań we wspieraniu rodziny, w opiece nad osobą starszą. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Jest wiele, zbyt wiele gmin w Polsce, które nie świadczą takich usług w ogóle. Pomocą objętych było tylko 1,49% seniorów. Pani marszałek, jeszcze trzy pytania. Mam pytanie, kiedy w końcu doprowadzicie, aby równomiernie w Polsce były rozmieszczone i DPS-y, i hospicja, i dzienne domy? Kiedy Łódź doczeka się hospicją? Kiedy uregulujecie zasady przyjmowania do DPS-ów i do ZOL-i? Co z wykluczeniem cyfrowym? Co z wykluczeniem transportowym? Kiedy zaczniecie w sposób efektywny opiekować się seniorami? Dziękuję.